Cześć. Witam was na kanale Ciekawostki i inne dziwy. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale, no to rozsiądź się wygodnie w pierwszym rzędzie, a jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału, to zachęcam cię do kliknięcia w ten przycisk oraz dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Już od dawna wielu ludzi spekuluje i zastanawia się, jakie tajemnice skrywa Sfinks, no i co można znaleźć w tunelach i komorach, które znajdują się pod nim. No oczywiście zakładając, że takie rzeczywiście tam istnieją i właśnie o tym temacie będzie dzisiaj mowa w dzisiejszym odcinku. W dzisiejszym epizodzie pokażę Wam kilka oficjalnych nagrań wykonanych przez tam władze egipskie, to znaczy przez egipskich egiptologów, ale także jedno nieoficjalne nagranie, które wydaje mi się, że rzuca nowe światło na właśnie na te wszystkie tematy, które dzisiaj będą poruszone. Chcę ostatecznie zamknąć ten temat, to znaczy może nie temat samych tuneli, ale tego, czy one istnieją, czy nie. A jeżeli tak, no to dlaczego właśnie te egipskie władze tak mocno starają się to zataić? Jeżeli ciekawić ten temat, no to zapraszam do obejrzenia tego materiału. Na początku dodam, że pomysł i materiały do filmu pochodzą z kanału Bright Inside, który możecie znaleźć na YouTubie. Sporo osób przedstawiało już filmiki na YouTubie, na których widoczne było jakieś wejście, np. włas widoczne na górnej części głowy Sfinksa. Niestety jest bardzo mało zdjęć i nagrań wykonanych nad Sfinksem. Zresztą no najlepiej sprawdźcie sami to w Google. Ponoć odpowiadają za to władze egipskie, które uniemożliwiają przeloty w tamtym miejscu, no ale tutaj nie mam pewności, czy jest to prawdą. Jednak znając politykę historyczną tamtych ludzi i brak takich nagrań w internecie, no to sugeruje to, że, że coś w tym zakazie musi być. Gdy wejdziemy na Google Maps, no to możemy zobaczyć coś takiego. Widać tutaj jakąś jaśniejszą plamę, no ale to nie jest żaden jakiś dowód, tak sami to zresztą widzicie. Jednak są dostępne również i takie zdjęcia. Na tym po lewej stronie widać, że ta jaśniejsza plama to jakiś włas. Na czarno-białej fotce po prawej stronie wygląda to bardziej na jakąś zaplombowaną dziurę, przynajmniej jeszcze wtedy. Czy po prostu jakieś wejście? Buszując po gogle, możemy natknąć się również na takie fotki jak ta. Widzimy tutaj mężczyznę stojącego, a może nawet i kłócającego w dziurze na głowie. Po bokach widoczne jest rusztowanie, które można również zauważyć na innych zdjęciach z tamtego okresu. Zdaję sobie sprawę, że fotki, które Wam pokazuję, są bardzo słabej jakości, no ale niestety tylko czymś takim dysponuję. Wracając do tego zdjęcia, no to pochodzi ono ponoć 1925 roku, no jednak nie zamyka ono tematu, ponieważ z tego ujęcia nie widać, czy jest to tylko dziura, ledwo mieszcząca człowieka, czy być może jest tam jakiś tunel. W ten sposób, jak na tym zdjęciu, no to wyglądało to miejsce niemal 100 lat temu. Dziś, jak widzieliście, dziura ta jest już zabezpieczona. W gogle możemy natrafić jeszcze na takie zdjęcie, które teraz właśnie widzicie. Kwestią do rozstrzygnięcia jest teraz to, czy własne ma na celu ochronę Sfinksa, a może on pełni ją bardziej rolę drzwi szczegących tajemnicy. Jeżeli jest tam nic nieznacząca i zbędna dziura, no to wystarczy ją zabezpieczyć i nie pozostawiać tam otwarcia umożliwiającego wejście do środka. Tutaj teraz widzicie zdjęcie wykonane przez fotografa podczas prowadzenia reportażu dla New York Timesa w maju 1910 roku. Na foce tej widać nikogo innego jak słynnego doktora Zahi Hawasa. Na tym ujęciu ponownie widać rusztowanie, na co pewnie część z Was już zwróciła uwagę. Przyjrzyjcie się górnej części rusztowania, które wystaje nad głowę tego kamiennego monumentu. Wygląda to tak, sami według mnie, że fotka z włazem, którą widzieliście już wcześniej, ta wykonana na głowie Sfinksa, również pochodzi właśnie z tego samego okresu. No to rusztowanie wygląda identycznie. Niestety nie da się tutaj zaobserwować, czy jest tam jakiś tunel prowadzący np. do ukrytej komory wewnątrz Sfinksa, a może do jakichś komór, który wykryto pod Sfinksem. Na razie wiemy po prostu, że jakieś tam wejście jest. Teraz pokażę wam inną dziurę, która również może być potencjalnym wejściem do ukrywanych tuneli i komór. Co ciekawe, na jednym nagraniu widać nawet, że znienawidzony przez wielu Zachi Hawass prowadzi kamerzystę właśnie po plecach sfinksa w kierunku tej dziury, o której właśnie teraz chcę powiedzieć. Ujęcia te wykonano ponoć w 2009 roku, no i jak widać, faktycznie istnieje tam jakiś szyb zabezpieczony klapą. Na tym wideo wspomniany Zachi Hawas pokazuje nawet, jak wygląda to wejście z góry, w sensie ten szyb. W filmie tamtym dodany był jeszcze komentarz, że szyb ten nigdzie nie prowadzi i nie ma tam żadnego przejścia. No ale bądźmy poważni, jeżeli chcieliby zamknąć usta powiedzmy, że teorią spiskowym, no to przecież wystarczyło spuścić w dół kamerę. Przecież to był już XXI wiek i bez problemu można było coś takiego wykonać, zamykając ten temat na zawsze. No oczywiście, przynajmniej jeżeli chodzi o wejście na plecach Sfinksa. No a tak niestety pozostaje na mnie dosyt, bo nie widać, czy jest tam jakieś przejście, czy go nie ma. Jednak myślę, że nie ma co marudzić, bo samo istnienie tych szybów jest już fascynujące. Sam Zachi upiera się, że szyby wykonali poszukiwacze skarbów. No ale jednak, jak możemy brać jego słowa na poważnie, jeżeli przecież ten sam Zahi Hawass przez dziesięciolecia wmawiał wszystkim, że w sfinksie nie ma żadnych, ale to żadnych tuneli, szybów, komór. To wszystko miały być wymysły i teorie spiskowe ludzi żyjących właśnie z tego. Teraz przejdziemy do kolejnej części i spojrzymy jeszcze na inne wejście, które znajduje się przy samej ziemi tuż po lewej stronie ogona. Niestety zdjęcia dostępne z tego miejsca również nie są rozstrzygające, ale udowadniają, że szyby wewnątrz Sfinksa z pewnością istnieją. Spójrzcie na to ujęcie. Tutaj nasz ulubieniec nawet sam szedł do tej dziury. Było to nagrane tego samego dnia, co nagrywano szyb, znajdujący się na plecach, którą przyglądaliśmy się przed chwileczką. W przypadku tego trzeciego szybu, Zachi zabiera nawet ze sobą tam kamerzystę. Więc no, można pomyśleć, że jak już tam weszli, to z pewnością nagrali wszystko tak, żeby było widoczne i można by nie zamknąć buzie krytykom. Zapewne, jak się domyślacie, ten słynny egiptolog twierdzi, że nic tam nie ma i nie ma tam żadnego dalszego szybu. Szkoda, że kamerzysta nie postarał się i nie wykonał ujęć pod innym kątem, żebyśmy mogli to sami zobaczyć. Czy faktycznie tam coś jest, czy tam nic nie ma? A może jednak kamerzysta miał to nagrać właśnie w ten sposób i wywiązał się ze swojej pracy wyśmienicie. Co o tym sądzicie? Miejsce to już w latach 70-tych badał niekto inny, jak wspominany dziś wielokrotnie, Zachy Hawass. Początek wykopaliskom miał dać ponoć kamień, który się poluzował. Wtedy to rozpoczęli oni wykopaliska, których częścią był również Mark Lenner. Sure I Spędzili oni wewnątrz tego sfinksa trzy tygodnie. No, oczywiście, wykopowiska to są czasochłonne zajęcia, no ale trzy tygodnie badając tunel, o którym Zachi mówi, że nic tam nie ma i który jest taki króciutki i nigdzie on nie prowadzi? Wydaje się to naprawdę bardzo dużo czasu. Do tego wejście zabezpieczyli w ten sposób, żeby przypadkiem nikt nie był w stanie tam dostrzec, co tam we wnętrzu jest. Jak słyszycie, mówi on, że pod sfinksem nie ma nic. Down in the darkness, underneath the Great Sphinx. We everywhere, but there is nothing hidden underneath. No i zwróćcie tutaj uwagę na to, że określenie pod sfinksem, więc być może jest coś wewnątrz Swinksa. Poza tym jak mamy zaufać na słowo kolesiowi, którego wyrzucono za korupcję. To co widzieliśmy do tej pory, to były oficjalne nagrania, no i niestety nie ma ich za wiele. Niestety są wykonane tak, że nie widać czy w danym miejscu jest jakiś tunel, czy go tam nie ma. Teraz chciałbym wam pokazać nagranie, a nawet dwa, ponieważ dwóch chłopaków skorzystało z okazji, podejmując duże ryzyko, no i weшли do tej dziury, w której zachichawa, spędził trzy tygodnie, szukając, czy coś tam jest. Jeden i drugi chłopak nagrywali to telefonem, dlatego mamy właśnie dwa nagrania. Teraz widzicie drugie nagranie, tego koleścia, który schodził w dół i był widoczny na poprzednim nagraniu. Z pewnością chłopak, który to nagrywał, był przestraszony, być może obawiał się, że spadnie z drabiny i trzymał telefon tak, jak trzymał, no bo drużyny to bywa. No ale tak czy siak, możemy tutaj doszedć coś bardzo ciekawego. Widzimy więc na przykład, że na samym dole faktycznie jest ślepy zaułek i Zachi mówiąc, że nie ma tam nic pod sfinksem, być może faktycznie i nie kłamał. Teraz widzimy ostatni kadr z poprzedniego filmu. Widać tutaj kawałek innego tunelu, który kieruje się w górę Sfinksa. Z wewnątrz nie ma żadnych szans, żeby ten tunel zobaczyć, bo znajduje się on zbyt wysoko. Tak naprawdę to nawet będąc wewnątrz tego Sfinksa, należy podnieść głowę w górę, żeby to zobaczyć, ale mamy na szczęście trzy zdjęcia, które wykonali ci kolesie. Na tej fotografii wyraźnie widać tunel, który jest zablokowany jakimiś, tak powiem, sztachetami i belkami. Nie wygląda to ani troszeczkę na ślepy zaułek. Zapewne to buszując właśnie po tych tunelach zleciało wspomnianemu Egiptolowi trzy tygodnie, no bo przecież nie siedział trzy tygodnie w tej dziurze, na która jest na dole. Widać, że tunel, który widzimy na tym zdjęciu, jest skierowany w górę Sfinksa, no i nie zdziwiłbym się, jeżeli byłby on połączony z tym szybem, który jest na plecach Sfinksa i nie wiadomo, gdzie on prowadzi. Teraz przejdziemy do tematu komór, których istnienie pod Sfinksem omawiali Anthony West i Robert Schoch. Oczywiście nie tylko oni, ale w odpowiedzi na ich właśnie badania Zachi Hawas zorganizował swój zespół badawczy i po wykonaniu kilku odwiertów ogłosił wtedy, że no nic nim nie znaleźli i żadnej tam komory z pewnością nie ma. Więc zapewne sprzęt, który posługiwali się Robert Schoch i Anthony West, no musiał być jakiś wadliwy, uszkodzony czy coś w tym stylu. Jednak takich badań kiedyś przeprowadzono znacznie więcej i niektóre z nich są tu właśnie wymienione na tej grafice. Fotos na Wikipedię. No, oczywiście nie jest to jakieś źródło, ale jednak mam świadomość, że wiele osób szuka tam właśnie wiedzy na różne tematy. Po wejściu na podstronę poświęconą Sfinksowi, czy to w języku polskim, niemieckim, czy angielskim, no to nie ma tam ani słowa o komorach, tunelach, szybach, nic a nic. Jest o tym bardzo cicho. To znaczy, z tym niemiecką Wikipedią troszeczkę przesadziłem, ale o tym zaraz. Na niemieckiej i angielskiej Wikipedii jest strona poświęcona legendarnej komnacie zapisów, która miałaby istnieć pod podłapami Sfinksa. Oczywiście teoria ta nazwana jest tam pseudonauką, nie napisano jednak o istnieniu tych kilku szybów, to znaczy nie wspomniano o nich na angielskojęzycznej wersji. Na tych obydwu stronach bardzo wyraźnie podkreślono to, że jest brak dowodów świadczących, że ta komnata istnieje. No ale gdyby nie uniemożliwiano tam przeprowadzania badań, to z pewnością wiedzielibyśmy więcej. Niemieckojęzyczna wersja opisu komnaty zapisów jest znacznie obszerniejsza i wspomina nawet o tym, że zgodnie z mitami wejście znajduje się pod kamiennymi płytami przed łapami Wielkiego Sfinksa. Dodali tam jeszcze oczywiście, że nie ma dowodów na jakąkolwiek sztuczną konstrukcję pod łapami właśnie tego Sfinksa. W przeciwieństwie do angielskiej wersji Wikipedii wspomniano tutaj, że amerykańscy naukowcy zbadali obszar właśnie przed tymi łapami i wkopali się do 7 metrów w głąb skały, ale nie znaleźli tunelu. Jednak pomiary sejsmiczne wykazywały istnienie komory głęboko właśnie pod tym pomnikiem. Według egiptologów i Wikipedii są to naturalne ubytki, no i dalszych badań oczywiście nie prowadzi się, żeby nie uszkodzić powiedzmy, że Sfinksa. Tak przynajmniej oficjalnie mówią egiptolodzy. Gdy spojrzymy na obszar znajdujący się przed Sfinksem, no to widzimy tam drewnianą kładkę. Jak sądzicie, czy ma ona na celu coś zasłonić, czy po prostu ma chronić buty turystów, żeby nie teptali po gołej ziemi? Wróćmy teraz ponownie do Zachycha Hawasa, no ale tym razem odbiegniemy częściowo od tematu Sfinksa, ponieważ chcę jeszcze nawiązać do podziemnej komnaty boga Ozyrysa. Ten słynny egiptolog znalazł szyb o głębokości 29 metrów, który znajduje się dokładnie lub niemal dokładnie pomiędzy Sfinksem, a drugą piramidą, czyli tak zwaną piramidą Hefrena. Jeżeli chodzi o boga Ozyrysa, no to możemy go spotkać na wielu scenach i co ciekawe, chyba zawsze jest on przedstawiony z zieloną skórą. W opisie pod filmem wstawię link do nagrania z telewizji Fox z lat 90. i na tym nagraniu widać właśnie jak Zachi Hawass zabrał kamerzystę w tamto miejsce. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej, to zachęcam do obejrzenia właśnie tamtego nagrania, no ale tutaj muszę o kilku rzeczach z tego nagrania właśnie wspomnieć. Omawiane miejsce składa się z kilku poziomów, i wszystko to wykute jest w litej wapiennej skale. Na środkowym poziomie znajduje się komnata z sarkofagami, a na samym dole jest kolejne niesamowite pomieszczenie, które było zalane wodą i musiano ją wypompować, żeby zobaczyć, co tam właśnie się skrywa. Po wejściu do osuszonego pomieszczenia, egiptolodzy zauważyli filary, które były ozdobione hieroglifami, oraz granitowy sarkofag, którego wagę szacuje się na jakieś 20 ton wraz z pokrywą. W pewnym momencie dziennikarka robiąca ten reportaż, zadała pytanie, w jaki sposób Egipcjanie wnieśli ten ogromny sarkofag do tego pomieszczenia. Wtedy to guru egiptologów stwierdził, że, ono nie wie, ale zakłada, że posłużono się tutaj drugim szybem. A więc inaczej mówiąc, starożytni Egipcjanie mieliby wykuć szyb o głębokości niemal 30 metrów w tej litej skale, następnie zasypać go całego piaskiem, no i niedaleko w jego pobliżu wykopać drugi taki sam szyb. Później na zasypanym szybie mieli postawić ten sarkofag i, pomalutko wybierając piasek od dołu, mieli opuszczać ten sarkofag aż na sam dół. Oczywiście mocno to tutaj uprościłem, no bo w rzeczywistości musieliby zrobić kilka szybów, ale znacznie mniejszych. Muszę tutaj dodać, że nie ma ani jednego dowodu, który wskazywałby, że takie szyby tam gdzieś istnieją. No ale oczywiście, jeżeli takie rzeczy, takie brednie wymyślają egiptolodzy, no to ogół to akceptuje i przyjmuje. Jestem przekonany, że Zahihawa ze swoją ekipą spędził tam ogromną ilość czasu badając to miejsce, no i dałby sobie palca obciąć, żeby tylko znaleźć taki szyb potwierdzający jego teorię. W dalszej części nagrania egipcjanie zabiera ekipę z Fox TV i pokazuje im, że w dole i komorze są dwa tunele, które rozchodzą się w przeciwnych kierunkach. Napamiętajmy, no, że według legend, komora pod Sfinksem połączona jest z podziemnymi tunelami prowadzącymi pod piramidy. W tym samym nagraniu powiedział, że tunele te nie były badane i on nie ma pojęcia, co się tam znajduje, no, ale mi osobiście jest trudno w to uwierzyć, że egiptolog mający prawo prowadzić tam badania nigdy nie przebadał tamtych tuneli. No chyba, że tak bardzo obawia się potwierdzenia legend i woli to zignorować. Będąc tam na dole z ekipą filmową, wystarczyło poświecić latarką i chociaż skierować w tym kierunku kamerę, żebyśmy zobaczyli, czy gdzieś się tunele prowadzą head-head daleko, czy jest to powiedzmy jakiś ślepy zaułek, albo być może, może przejście się zawaliło i nie da się nigdzie tam dalej dojść. No ale niestety nie zrobili nawet czegoś takiego, więc możemy sobie dalej gdybać. Szczerze mówiąc, no to ja osobiście nie mam ani troszeczkę zaufania do tego pana, tym bardziej, że już kiedyś udowodniono mu korupcję. Sam też wielokrotnie zmieniał swoje słowa, gdy wypowiadał się na temat tuneli i szybów w Sfinksie. W tym odcinku to będzie już wszystko, jeżeli Ci się on podobał i masz chęć, to kliknij łapkę w górę i zostaw jakiś komentarz. Mam nadzieję, że dzięki temu ten magiczny algorytm YouTube spojrza ten filmik jakimś przychylniejszym okiem. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału, to zachęcam do kliknięcia w ten czerwony przycisk oraz w dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Wydaje mi się, że na następny tydzień przygotowałem również coś ciekawego, a temat dotyczyć będzie Kolumba i odkrycia Ameryki, a konkretniej no to zastanowimy się, czy Kolumb jeszcze przed wyruszeniem w podróż wiedział o istnieniu tam obcych lądów. Dziękuję za wysłuchanie. Do usłyszenia w kolejnym epizodzie. Trzymajcie się, cześć!